Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś chciałem powiedzieć co nieco o metafizyce. W jakim kontekście chciałbym to zrobić? No przede wszystkim w odwołaniu do tego twierdzenia, że metafizyka jest nauką pierwszą. Chciałbym powiedzieć, że metafizyka jest swego rodzaju programem psychicznym do obsługi ludzkiej wolności. Chciałbym się zwrócić także do metafizyki w taki sposób, aby ująć w niej także rodzaj takiej świeckiej teologii, czyli wiedzy boskiej, zostawionej nam przez ewolucję. Chciałbym się także odnieść do tego, co na przykład niegdyś mówił Kołakowski, czym jest w ogóle metafizyka. A musi się ona zająć odpowiedzią na najważniejsze pytania metafizyczne, czyli czym jest miłość, czym jest wolność, czym jest dobro, czym jest piękno, czym jest wreszcie prawda. I skąd zło? Bo są to w tej chwili, jeszcze w dalszym ciągu, nierozwiązane, drodzy Państwo, pytania. Pytania, z którymi borykamy się od tysiącleci, mimo że tylu ludzi próbowało te problemy rozwiązać. W rzeczywistości, drodzy Państwo, metafizyka ma do rozwiązania jeden główny, podstawowy problem, podobnie jak psychologia, a więc problem wolności. To pytanie z pozoru wydaje się być, czyli o w ogóle istotę metafizyki. Ono się wydaje trudne, to pytanie, prawda? Ale gdy przyjmiemy właściwy tok rozważań, bo mówi się, że powiedzieć coś o metafizyce to jest to wszystko, co chcemy powiedzieć, pozostaje poza naszym doświadczeniem, poza naszą percepcją. A to wcale, drodzy Państwo, nie jest prawda. Więc metafizyka zawsze zakładała czy stawiała byt w centrum wydarzeń naszego świata. To był największy błąd. Stąd też twierdzenia na przykład, że życie ludzkie jest bezcenne. Gdy tymczasem, drodzy Państwo, niestety bardzo jest mi przykro, byt został stracony przez wszechświat. Dla wszechświata byt nie znaczy całkowicie nic. Dlatego, drodzy Państwo, że droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego zamilknięcia, do unicestwienia. Jeśli bowiem ten gatunek wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony, biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, scenę wydarzeń opuścił. Jak Państwo zauważyli, nikt i nic nie przetrwa. Dla wszechświata, tylko podając to główne, fundamentalne twierdzenie dla rozważań przede wszystkim o metafizyce, dla wszechświata byt traci znaczenie. Okazuje się, że życie nie ma sensu. To co ma tak naprawdę sens na ostatnim szczeblu ewolucji, skoro nie życie? I chodzi, drodzy Państwo, tutaj o kwestię dojrzewania w prawdzie. Byt z samego założenia musi gwałcić, manipulować i plądrować, uwodzić ludzi, zrzeszać ich w organizacje, tworzyć hierarchie, tworzyć autorytety, które jednoczą ludzi, konsolidują ich, ale tylko w takim wymiarze, drodzy Państwo, żeby uczynić ich podległymi, czyli niewolnikami, którzy następnie gnębią kolejne jednostki w tej hierarchii. Kiedy ma się urodzić prawda, drodzy Państwo, to prawda przynosi śmierć, czyli śmierć ja. Umiera wszystko to, co poszukiwało władzy, poszukiwało splendoru, poszukiwało przewyższenia innych. Dlatego, że istotą tej metafizyki w kwestii rodzenia prawdy jest wolność, czyli uwalnianie się od własnego złudzenia. I do tego procesu potrzebne nam jest moralne zło. Ja cały czas już odpowiadam na te pytania, które kiedyś postawił Kołakowski. Moralne zło na służbie rodzenia prawdy. Prawdy, która rzuca światło na nasze zaciemnienie. I jednostki organizacji ludzkiej powinny być przygotowane do takiego działania już od procesu edukacji, z głębokim przeświadczeniem tego, że jak tego nie zrobią, to niewykorzystane w tym procesie moralne zło przeistoczy się w zło destruktywne, wybuchnie wojna, zaczną powstawać konflikty na świecie, zaczną się robić tragedie. Wszystko z tego powodu, że byt z założenia walczy o przetrwanie, a powiedzieliśmy na początku, że nic nie przetrwa. Więc wszystko z tego założenia. Wszechświat koryguje ten kurs i następnie wszystko upada. Drodzy Państwo, problemy metafizyczne to są problemy, które
one nie mają być rozwiązane w kategoriach powiedzenia tego, że prawda jest jakimś obiektywnym zaprzysiężeniem zdradzonym w przesądzie rzeszy, na przykład wyznawców Chrystusa, Buddy, czy jakichś ogłupionych, na przykład filozofów instytucjonalnych, którzy w kółko powtarzają to, co ta historia filozofii im tam do głowy wbiła. Już nawet, drodzy Państwo, Bogusław Wolniewicz powiedział przed śmiercią, że filozofia jest wewnętrznie martwa. Zresztą podobnie powiedział Cezary Wodziński, że prawda zjada, filozofia zjada swój ogon nieustannie. Prawda ma być wytwarzana wysiłkiem, codziennym wysiłkiem, znojem. To, że dzisiaj uchwyciliśmy jakiś sens, to nie ma już żadnego znaczenia. Jutro poszukujemy znowu. Dlatego te wartości są nieuchwytne. One są dzisiaj uchwycone i jednocześnie nie są. Jutro możemy się dowiedzieć czegoś, czego nie widzieliśmy wczoraj, i tak dalej, i tak dalej. Ten proces ma postępować w każdej epoce i w każdym pokoleniu. I nie powinniśmy się silić na to, żeby w formie jakiegoś racjonalizmu, tradycjonalizmu te wartości próbować schwytać. Bo to jest głupota kompletna. Dlaczego tak twierdzę, drodzy Państwo? Wszystko jest w trakcie powstawania. To wszystko powinno się urodzić z nas poprzez śmierć tego wszystkiego, co w nas samych jest patologiczne i ułomne, bo poszukuje władzy zwykłej po prostu, żeby przetrwać. Jak zwykła kanalia, jedna czy druga. Jak z pozoru dobre, obiektywne, tak zwane prawdy, prawda, psychologiczne, w rodzaju jakiegoś mindfulness czy jakiegoś innego idiotyzmu rodem z tak zwanej psychologii Junga. Junga, drodzy Państwo, bo Jung powiedział, że pełnia jest najwyższym osiągnięciem bytu. A to nie jest prawda, drodzy Państwo. To twórczy niepokój jest największym osiągnięciem bytu. Na drodze rodzenia prawdy, gdzie powiedzieliśmy, że to nie byt jest sensem istnienia. No chyba, że Państwo podważycie ten pierwszy argument. No to wtedy sprawa wygląda inaczej. Ale to nie byt jest sensem istnienia. To co? Ano, drodzy Państwo, ta teologia wygląda w ten sposób. Ta teologia wygląda w ten sposób. Na przykładzie, drodzy Państwo, Boga. Zwróćcie uwagę. Bóg jest i nie ma go jednocześnie. Mamy przeświadczenie jakiejś siły. Nawet na poziomie intuicyjnym, ale w języku też jest słowo Bóg, ale jednocześnie go nie ma. Jest i nie ma. I gdy rodzi się prawda, drodzy Państwo, to ona działa na takiej samej zasadzie. Jest. Dzisiaj się czegoś dowiedziałem, na przykład. Jutro dowiem się czegoś innego. I to dzisiejsze jest, jutro przejdzie w kolejną jakość. Straci w tym samym momencie, straci na znaczeniu ta część mojego myślenia, mojego życia, mojego istnienia, która kurczowo trzymała się własnego obłędu. Dlatego obłędu nie należy się trzymać. Jesteśmy na drodze, powiedzielibyśmy na ostatnim szczeblu ewolucji, na drodze w cudzysłowie umierania. Umierania, dojrzewania w prawdzie. I to jest komplementarny obraz metafizyki świata na tej samej zasadzie jak w przypadku Boga. Jest i nie ma. Gdzie byt łączy się jednocześnie z niebytem. Kiedy rodzi się prawda, umiera ta część ogłupionego ludzkiego ja, które zaciekle manipulowało, kalkulowało, żeby przetrwać za wszelką cenę. I jak długo życie będzie nas zmuszało do kalkulacji i manipulacji, tak długo nie będzie porządku na świecie. Jest to po prostu niemożliwe do uchwycenia. Tak by w skrócie mogło wyglądać założenie, zarysowanie tej metafizyki, gdzie wszystko jest między pojęciami. Te kluczowe założenia, drodzy Państwo, jeśli rodzi się piękno, to musi ukazać brzydotę, prawda? Bo żeby stworzyć coś pięknego, to trzeba odkryć to, co jest jeszcze niewidoczne. To, co jest jeszcze niewidoczne, może uchodzić, czy może być traktowane przez wielu ludzi w kategoriach tego, co jest brzydkie, czy co jest odpychające. Wielu ludzi może się na przykład obruszyć z tego powodu, że ktoś ich urazi. Obrazi ich, prawda, ujawniając ich głupotę i brzydotę, gdy tymczasem oni myśleli, że jest to piękno. Dlatego dobro, cała istota dobra łączy się zawsze ze złem moralnym na drodze rodzenia, na drodze powstawania prawdy. I to jest największe piękno tego wszechświata. Ta idea, ta struktura psychiczna, drodzy Państwo, w której wartości nie są możliwe do uchwycenia. Nie ma czegoś takiego jak wartości. Możecie płakać, możecie oczywiście jęczeć, możecie się nie zgadzać, ale to, co dzisiaj zostało już uchwycone w tym dniu, nawet w kategoriach tego, że wykonaliśmy piękną, wspaniałą robotę,
zdolni byliśmy do tego, żeby wlewać w ludzkie serca miłość, jutro okaże się, że pracę trzeba wykonywać od początku. Pole znowu trzeba obsiewać. I to jest najlepsze, co możemy zrobić. Tylko że ludzi uczy się przede wszystkim tego, jak mają sobie w życiu poradzić. A żeby poradzić, to trzeba się zająć przede wszystkim manipulacją i kalkulacją. Bo jeśli przychodzi człowiek, który mówi prawdę, to zostanie z tego świata przegoniony, albo go na stosie spalą. Drodzy Państwo, tak w skrócie oczywiście wyglądałoby to założenie tej metafizyki. Tutaj jest oczywiście jeszcze cała masa rzeczy do powiedzenia. Na koniec zostawiam Państwu dwa filmy, nieco dłuższe od tego. Pierwszy film, gdzie więcej mówię o tej idei. Nowa idea dla zrujnowanego wojną świata. I drugi film, dowody na istnienie Boga poza religią i poza nauką. Jeszcze bardzo ciekawa rzecz, drodzy Państwo. Ta idea, o której mówię, zwraca się do subiektywnej wolności każdego członka organizacji. Ta idea daje wolność każdemu człowiekowi na drodze rodzenia prawdy w postępie kulturowym. Nikt nie ma prawa ludziom odebrać tej wolności. Dlatego ludzie tak bardzo poszukują tej wolności. Nauka psychologiczna, która chce zobiektywizować te doświadczenia wolności, musi ponieść z tego tytułu kompletną, totalną porażkę. Dlatego, drodzy Państwo, że zamknięty system, obiektywny system relacji gwarantujących przeżycie, poszukiwanie satysfakcji i przyjemności czerpanej z relacji z innymi ludźmi zawsze zwróci się przeciwko nam. Bo żeby prawda mogła się rodzić, należy zachować stosowny dystans. Bo tylko zło się przyciąga, o czym także mówiłem już wielokrotnie. Druga sprawa, gdy rodzi się prawda, o czym już mówiliśmy, umiera nasze ogłupione ja. Umiera po prostu. I tym samym, drodzy Państwo, u podstawy rodzenia prawdy stoi śmierć ja. Ja, które dostrzegło własną głupotę. Mówimy tu oczywiście o symbolice. Jeśli, drodzy Państwo, rodzeniu prawdy towarzyszy śmierć, a śmierć jest doświadczeniem czysto subiektywnym, to u podłoża istoty wolności stoi także śmierć. A zatem, drodzy Państwo, nikt nie ma prawa tak naprawdę powiedzieć Państwu, za co będziecie umierać, za co zdecydujecie się umierać. Jeśli ktoś twierdzi, że nikt nie będzie za niego umierał i ma prawo żyć, jak mu się chce, to jest idiotą, kompletnym i należy go po prostu traktować cum grano salis. Życie musi być zawsze zobligowane do życia na pełnych obrotach i skierowane w stronę tego, co konieczne, czyli wartości o najwyższym znaczeniu. Czyli moje życie zobligowane jest do działania takiego, aby dobro wspólnoty było przedmiotem mojej prywatnej troski. A żebym ja się mógł troszczyć o wspólnotę, to muszę rzucić światło na zaciemnienie wspólnoty, ale gdy to zrobię w tym świecie, w którym żyjemy, to wspólnota mnie odrzuci. Dlatego trzeba szukać możliwości do tego, aby stworzyć nowy świat. Więcej dowiecie się Państwo z podlinkowanego materiału. I zachęcam Państwa do obejrzenia tego filmu, bo ja te sprawy naprawdę traktuję bardzo poważnie i wiele lat zresztą rozważałem te problemy. Polecam Państwu także moją ostatnią książkę, Najlepszy z możliwych światów. I ta książka jest polemiką właśnie z Leszkiem Kołakowskim, którego książka bodaj z 80-tych lat, końcówki 80-tych lat brzmiała, może pomyliłem rok, to nieważne, co jeśli Boga nie ma. Tam podejmuję także polemikę, dyskusję z wieloma innymi, na przykład myślicielami, co do których mam pełne przekonanie, że wygadywali przez całe życie głupoty, a jeśli wygadywali głupoty, to w naszym świecie porządek nie mógł zagościć i zaistnieć. Kłaniam się nisko, pozdrawiam bardzo serdecznie, Król Pustkowia. Pa, 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 pa,